Saloniki to prawdziwa skarbnica historii. Miasto było świadkiem wielu epok, co jest widoczne w jego architekturze i zabytkach. Spacerując po jego ulicach, można zobaczyć pozostałości rozległego kompleksu pałacowego Galeriusza, wczesnochrześcijańskich bazylik, czy tętniące życiem przez doby dobę nabrzeże. Na szczególną uwagę zasługuje biała wieża, czyli symbol miasta która oferuje wspaniałe widoki na Morze Egejskie, jak i panoramę miasta. A to jest dopiero pierwszy przystanek tego, czego możecie się spodziewać w kolejnych tygodniach. Od greckich wysp po alpejskie krajobrazy. Ja nazywam się Dawid, a to są Saloniki w Grecji. Widać zachodzące słońce, a to znak, że czas ruszać w nową podróż. Pierwszy etap to przejazd z pociągiem do Krakowa. Dwie i pół godziny później jestem na miejscu. A w dalszą drogę ruszam już następnego dnia. Rano, pobudka, i chwilę po czwartej, wyjazd na lotnisko w Balicach. Siódma dziesięć na tablicy kierunek Grecja. Odbieram bagaż, łapię busa do centrum i melduję się w pierwszym hotelu. Teraz trzeba zobaczyć, co ma do zaoferowania miasto. Posąg Aleksandra Wielkiego to upamiętnienie jednego z najwybitniejszych władców starożytności. Aleksander III Macedoński, znany również jako Aleksander Wielki, urodził się w 356 roku przed naszą erą w Peli, stolicy starożytnej Macedonii około 38 km na północny zachód od Salonik. Rozszerzył granice swojego imperium na ogromne obszary Europy, Azji i Afryki którego rozpiętość ze wschodu na zachód wynosiła aż 5000 kilometrów. Jego okres panowania wyznacza granicę między dwoma epokami historii starożytnej okresem klasycznym i epoką hellenistyczną. Jedną musisz wiedzieć na pewno widzisz właśnie pomnik człowieka, który w zaledwie 13 lat swojego panowania zdołał zbudować jedno z największych imperiów w historii ludzkości. Mimo, że zmarł w wieku zaledwie 32 lat, zostawił po sobie nie tylko wielkie imperium, ale i historię, która przedstawiana jest w wielu podręcznikach po dzień dzisiejszy. Nabrzeże tętni życiem przez całą dobę. Jego malownicza lokalizacja, fale uderzające o brzeg, czy błękitne niebo, tworzą niesamowity kontrast z ożywionymi kolorami domków rybackich i kawiarni, które otaczają nabrzeże. Słynne parasolki są jednym z najbardziej charakterystycznych i nietypowych dzieł sztuki. Stworzona przez greckiego artystę i ustawiona w 1997 roku instalacja przedstawia osadzone na wysokich masztach parasolki, wydaje się, jakby unosiły się w powietrzu, tworząc niesamowity efekt wizualny. Stał się nie tylko popularną atrakcją turystyczną. Ale także symbolem kreatywności i nowoczesności miasta. Jeśli miałbym wskazać jedno obowiązkowe miejsce do odwiedzenia, byłaby to Biała Wieża, choć nie zawsze była tak nazywana. I tutaj zaczyna się cała historia imponująca budowla. Dzisiaj funkcjonuje jako muzeum, punkt widokowy oraz przypomina znaczenie historyczne miasta. Konstrukcja ulegała znaczącym zmianom na przestrzeni lat. Używana była jako twierdza, garnizon oraz więzienie. W dniu 15 czerwca 1826 roku większość ze 135 Janczarów zbuntowała się przeciwko Mahmudowi II. Po stłumieniu buntu, część z nich została stracona, wygnana lub uwięziona. Niektórzy twierdzą, że sułtan celowo dążył do powstania buntu. Co opisywał jako zamach stanu przeciwko janczarom? Wkrótce wieże zaczęto nazywać krwawą wieżą lub wieżą krwi. Jako, że młodsi janczarowie zostali wygnani lub uwięzieni, tak przywódców zamordowano właśnie w forcie w Salonikach. Po włączeniu Salonik do Grecji w 1912 roku, wieża została przemalowana na kolor biały, który miał oznaczać koniec ery tortur mających miejsce w jej murach. Mury, które podczas licznych egzekucji przybrały kolor krwistej czerwieni. Kolor biały, wybrano jako symbol oczyszczenia i przywrócenia pokoju. Dzisiaj, fortyfikacja jest pamiątką, która przetrwała liczne ataki, jak i trzymająca w swych murach historię nieodłącznie związaną z losami miasta. Skoro jesteśmy już przy fortyfikacjach, to trzeba wspomnieć też o murach miejskich, które otaczały miasto aż do końca XIX wieku. W tym okresie duża część murów została zburzona w ramach rekonstrukcji, którymi miasto było ufortyfikowane od momentu jego założenia pod koniec IV wieku przed naszą erą. Miały chronić miasto przed najazdami i utrzymywać długie oblężenia. Chodząc wzdłuż nich na pewno natkniesz się na jej najbardziej imponujący element, wieżę Trynigon. Po jej wybudowaniu w drugiej połowie XV wieku pełniła funkcję zbrojowni oraz wieży artyleryjskiej. Ponieważ cały obszar znajduje się na wzgórzu, dzisiaj oferuje także niezapomniany widok na miasto. Twierdza z czasów bizantyjskich i osmańskich. Pomimo swojej nazwy, która oznacza twierdza siedmiu wież, tak naprawdę posiada ich aż dziesięć. Więc skąd ta nazwa? Prawdopodobnie została tak nazwana na cześć twierdzy Jedikule w Konstantynopolu, czyli dzisiejszym Stambule w Turcji. Służyła jako reduta Akropolu Miasta, siedziba dowódcy garnizonu za czasów osmańskich, aż do końca XIX wieku, kiedy przekształcono ją w więzienie. Co może tłumaczyć liczne metalowe bramy pozamykane na kłódki? Czy służyły one jako cele? Samo więzienie pozostawało otwarte aż do 1989 roku. A jak to wygląda na dzień dzisiejszy? W latach 70. XX wieku rozpoczęto prace konserwatorskie, jak i archeologiczne, które trwają aż po dzień dzisiejszy, a część obiektu została udostępniona do zwiedzania, który teraz mogliście zobaczyć. Bazylika Świętego Demetriusza to prawosławna cerkiew położona w centrum Starego Miasta. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków architektury wczesnego chrześcijaństwa wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pochodził z zamożnej rodziny, dzięki swoim czynom już w młodym wieku został wysokim oficerem Armii Rzymskiej. Lecz uważał się przede wszystkim za żołnierza Chrystusa. Większość czasu spędzał jako pobożny misjonarz. Głosząc Ewangelię i nawracając pogan na wiarę chrześcijańską. Najstarsze ikony świętego znajdują się właśnie tutaj. Nie tylko dlatego, że tutaj się urodził i zmarł, ale także dlatego, że ludzie wierzą, że to właśnie jego interwencja uratowała miasto podczas wielu najazdów wrogów. Nawet wyzwolenia Salonik podczas wojen w 1912 roku zbiega się z dniem świętego Demetriusza obchodzony 26 października. W bazylice znajdują się odrestaurowane mozaiki bizantyjskie, a krypta świętego jest miejscem, w którym prawdopodobnie został zabity. Jest pięcionawową bazyliką z transeptem oraz przylegającą kaplicą świętego Eutymiusza. Wskutek pożaru w 1917 roku przetrwała tylko niewielka część dekoracji. Święty Demetriusz został patronem miasta, a dziś jego wspomnienie obchodzone jest co roku. Wraz z obradami miasta oraz Myszą Świętą. Na terenie dzisiejszych salonik znajdziemy pozostałości po starożytnym forum, zwanej naszej Agorą Salonik. Zlokalizowane było w centrum administracyjnym starożytnych salonik. Jego budowę rozpoczęto już pod koniec II wieku, a cały obszar miał zajmować około 2 hektarów. Zaprojektowane wokół prostokątnego brukowego placu, było miejscem spotkań towarzyskich i religijnych. Składa się z dwupoziomowego rynku, wolnostojących wydłużonych hal kolumnowych, które były miejscem handlu, rzymskie łaźnie, czy odeon, w którym odbywały się igrzyska gladiatorów. Łuki Triumfalne były budowane dla uczczenia wielkich zwycięstw, czego przykładem jest Łuk Triumfalny Galeriusza. Przypomina zwycięstwo nad Persami pod koniec III wieku. Powstał w miejscu jednego z najważniejszych szlaków komunikacyjnych, co utrzymało się po dzień dzisiejszy, gdyż ulica Egnati to jedna z największych i najpopularniejszych ulic całego miasta. Dawniej Łuk był połączony z Rotundą, lecz dzisiaj można zobaczyć jedynie ich pozostałości. Rotundą, która powstała jako małuzoleum dla cesarza Galeriusza. Jednak do tego nie doszło, gdyż cesarz zmarł w dalekiej Persji, wobec czego budynek nie został wykorzystany zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem. Wnętrze budowli było wypełnione mozaikami przedstawiającymi powtórne przyjście Chrysusa. Jednak do dnia dzisiejszego przetrwały tylko skromne fragmenty tych dzieł. Obecnie Rotunda jest udostępniona do zwiedzania, jednak po trzęsieniu ziemi jakie nawiedziło Salonik w 1978, w środku jak i na zewnątrz prowadzone są prace renowacyjne. Saloniki to drugie zaraz po Atenach miasto Grecji, które często jest niedoceniane. Pomimo rozrywkowego stylu życia, którego nie da się nie zauważyć w mieście, ponieważ znajdziesz tutaj ludzi przesiadujących w barach o każdej porze dnia i nocy, to zwiedzanie salonik to podróż przez fascynującą historię, bogatą kulturę i niezwykłe krajobrazy. Rozpoczynając od nabrzeża, ikonicznej białej wieży z symbolu miasta, przenosimy się w czasie, poznając jego historię oraz strategiczne znaczenie na przestrzeni wieków. Podziwiając widoki na Morze Egejskie, docieramy do pomnika człowieka, który zbudował w zaledwie 13 lat imperium, jakiego świat jeszcze nie widział. A wszystkie starożytne ruiny i pozostałości odkrywają przed nami tajemnice starożytnych cywilizacji. Mam nadzieję, że ten film nie tylko zainspiruje was do odwiedzenia tego magicznego miejsca, ale także zachęci do odkrywania innych fascynujących zakątków świata. Pamiętajcie, że życie to podróż, a każde nowe miejsce to nowa historia do opowiedzenia. Był to pierwszy przystanek mojej podróży, a my widzimy się i słyszymy w kolejnym odcinku już z Macedonii Północnej. Do zobaczenia.